To widzieliście w odcinku, który był poprzednio, także to nam jest w ogóle niepotrzebne. A dla mnie kluczową sprawą jest to, że pamiętacie wyzwanie gęstości dla tej ładowarki? Korzystając z uwagi, że jest ze mną Tytus. Cześć Tytus. Siema, hej. Proszę cię, odkręć. I wiesz co, jak już widzieliśmy przed sekundą, jak wygląda kulon, ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda Hamron, bo to jest ładowarka, którą ci daję. Zobacz, czy jesteś w stanie tą ładowarkę w jakiś sposób ogarnąć, zrobić. Zainwestowałem w to całe 69 zł w Julii i sądzę, że ta inwestycja jest świetna, bo tu jest ten wieszaczek. No. I chciałem go wykorzystać na palto. Hello, kwasik, o tobie mowa, co? Słyszałem, że jest tutaj dolewana woda. Siemanko, ziomuś, wiesz, czasem się zdarza. Zagotowany, wiesz, taka ciężka praca. No i cyk, 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 cykają cykle. Każda bateria ma limitowane życie. Nie wiem, czy ta ładowarka nie ma funkcji, że po zaniku napięcia ona wraca do ładowanego trybu i to jest chyba jedna z najlepszych ładowarek marketowych, które się chce zostawić w shopie i niech se ładuje tam przez pół roku, przez zimę. Sprawdź to u siebie na kanale, zrób z tego elegancki, wiesz, taki film, a przede wszystkim zobacz, bo to jest nasza ładowarka, co kupiliśmy ją tutaj dla nas. Możesz z nią zrobić wszystko, co chcesz, włącznie z tym, że jakby się coś tam podziało, to nie będę miał żadnych pretensji, bo gorzej wydaje różnego rodzaju pieniądze, a może dzięki temu, że mamy monetyzację naszych kanałów, to zwróci się te 69 zł. Dobra, jest już 4, czyli jeszcze ci dwie zostały. No właśnie, niby wykręciłem. Ta nie wyszła. Nie chcą wyjść. Ta nie wyszła. Hamron, to się hormon powinno nazywać. Ty może ta jeszcze trzyma, widzisz? Dobra. Ta jeszcze może trzymać. Nic a nie, trzyma. Nie? Nie trzyma. Wow, dobra, wyleciała jedna, jest i druga też. Dobra, mam wszystkie 6. Dobrze, czekaj, czekaj. Wieszaczek jest przy stronie sieciowej, to zapamiętamy, żeby nie odwrócić tego. Słuchajcie, to co jest... Tu, w ogóle pokaż to, co tu jest napisane. Nie, ty tu, słuchajcie, to zobaczcie, to jest najpiękniejszy wieszak, jaki w życiu spotkałem. Ale bajer dobry, dobra, wyciągamy, dobry. Czekaj. Czekaj, uciekaj. Jeszcze tu odkręcimy. Trochę. O, słuchaj, bo ty, no to wygląda jak kulon. Nie? No. Też tak wszystkie jest. Ładowarki impulsowe, no. Czyli nietransformatorowe, to jest tak naprawdę jeden pies. Tak? Tylko innej wielkości, innej mocy, inaczej sterowane, ale zasada przetwarzania energii jest ta sama. Znowu mamy wejście, 230, to idzie nam tutaj przez filtry na gdzieś... A co to są takie? Ten, takie to jest podwójny filtr. Co znaczy podwójny filtr? To są dwa dławiki o wspólnym rdzeniu na wejściu. Szczerze nawet nie wiem, jak to działa. W jaki sposób on tam... Czekaj, to jest przygotowane? Dobra, chciałem tu wyciągnąć to. Może jeszcze gdzieś trzyma na śrubkach? Nie, to jest na wcisk, na taki ten... Tak? Na taki cypelek. Dobra, nie chcę rozwalić. Oczywiście na wizji nic nigdy nie wychodzi. Czekaj, czy tu jest jeszcze jakaś śrubka? Jest tylko klej. Tu trzeba gluta rozglutować. Tego nie pokazuję, jak to czarpie. To jest właśnie najpiękniejsze. Szarp, Tytus. Szark. O, udało się. O, dobra, to było wyjście jest do... Jest opisane, plus, minus. Do przewodów, tak? Tak. Dobrze. O, jest telewizorek. Mamy wyświetlaczek po tej stronie. Przycisk. Mam nadzieję, że leżała jakiś czas, żeby nas nie popieściło. Nic. Od nagrania, ponad tydzień. No to może raczej nie powinno być. Dobra, co mamy? Mamy nasze 230 V. Bezpiecznik strony sieciowej szklany. Uwaga, bo wybuchają, więc... Nie dotykaj. Warto robić takie rzeczy w okularach na przykład, jeśli coś tam podłączacie bez obudowy. Tak jak my to robimy żeby teraz. Nie stracić oczu, tak. Tu mamy pierwszy podwójny właśnie filterek na tej tutaj... Co znaczy ten podwójny filterek? Co on filtruje? Napięcie? No tak naprawdę prąd napięcie. No. On zapobiega temu, żeby zakłócenia nam, szybkie takie zmiany nam aha, nie co mówiłeś tam. Do urządzenia z sieci i żeby nie wychodziły tak naprawdę z urządzenia na sieć. Bo wbrew pozorom filtry mają zabezpieczyć bardziej sieć przed zakłóceniami, bo potem sieć robi zamiast się sinusa, robi się taka prawie że prostokątna, robi się trapezowa. Mhm. No. Mniejsza o to. Co tu mamy? Mamy kondensatorek klasy X2. Mhm. On jest pomiędzy fazą i neutralnym. To idzie nam na jeden filtr, idzie nam na drugi filtr. Tu mamy mostek prostowniczy. Zobacz, jaki malutki. Bardzo malutki. No ale w kulonie nie był dużo większy.
No, bo trochę był większy. No, popatrz, nie tutaj go mamy. Jest no, większy, tutaj jest grubszy, jest. No, grubszy jest, jest okej. Okay. Ja wiem, 4, ale podobny. 6 razy większy. No, ale tak. Podobny. Budowa podobna. Na środek nam przychodzi AC-AC. Wychodzi nam plus, minus. Tu mamy nasz plus, tu jest nasz minus. Mhm. On idzie górną stroną, bo tu jest ciężka na ten kondensator. To jest duży kondensator na 400 V. To jest jakiś radiator? Tak, to jest radiator, kawałek blaszki również. Aluminiowej zresztą. Tak. Ameliniowej. Mamy kondensator 33 mikrofaradów 400 V, czyli tam mieliśmy 200. Tutaj mamy 33. Mhm. Co tu jeszcze widzę? Tu widzę jakieś kondensatory na duże napięcie. Chyba jeden, mhm. chyba jeden, 1 kV albo 2. Tu w środku mamy zapewne tranzystor przełączający, MOSFET. Mhm. I on nam przełącza. Tu jest możliwe, że to jest kontroler właśnie przełączania. Mhm. I to nam przełącza napięcie stałe z tego tutaj oto kondensatora na tutaj dławiki, wielorodzeniowy, wielouzwojeniowy transformator. Ale słuchajcie, kurczę, popatrzcie, tu i tu stoi kulon, nie? O. Właśnie, bo jaki jest myk z transformatorami? No. Jak trafo jest duże, znaczy chodzi o częstotliwość. Jeśli mamy 50 Hz, napięcie sieciowe ma 50 Hz w Polsce, mhm. to żeby przenieść 100-200 W, to jest nam potrzebny taki wielki transformator. A zwiększając częstotliwość, można coraz bardziej zwiększyć transformator. Się może okazać, że przy dobrych wiatrach takim trawkiem zrobimy 100 W. Mhm. Czyli to jest tak jak na przykład jak łopata, że dużą łopatą jest nam ciężko i przerzucimy, nie wiem, tonę piachu w jakimś tam okresie czasu. Dokładnie. A można przejść na grabki taką dziecięcą zabaweczkę, będziemy brać dużo mniej, ale możemy to szybciej robić. Tak jakbyś miał a to jest jakbyś miał na wiertarce łyżeczki i drrr, tak robił, tak, tak piasek przerzucał. Szybko, ale mało. Świetnie pomyślane. No, także. Szkoda, że nie wiedziałem, bym córce wcześniej podpowiedział. Tak, tu mamy też transoptor. Czyli mhm. połączenie optyczne, to jest jedyne połączenie naszych stron. Tak? To samo, co mi tam tłumaczyłeś, że tam jest ta dioda, tak naprawdę, która komunikuje. Dokładnie, tu jest tak samo. Tutaj jeszcze widać kondensatory połączone w szeregu po dwa na mhm. duże napięcie. One nam łączą tutaj, obydwa czy do masy idą, nie wiem. No, tutaj idą na to. Zaglądniesz u siebie już w szczegółach. Tak, do tego. One odpowiadają za to, żeby na wyjściu wszystkie zakłócenia, czy to sobie mhm. uciekały tutaj na tą stronę i wtedy do naszego, do sieci. Mhm. Co jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? Tutaj jest dioda prostownicza, też to jest podwójna dioda zapewne. Ale też jakiegoś szotkiego czy coś? Bardzo możliwe, że też to jest szotki, raczej w takich. Największą właśnie wadą tych przetwornic impulsowych jest to, że na wyjściu mamy ciągłą stratę na tej diodzie. Są takie rozwiązania, że tu jest MOSFET na drugiej stronie, on przełącza, że działa jak dioda, tylko dioda jak przewodzi ma spadek na 5,06-0,7 V, a na MOSFETcie jest miliwolty. Dobra, wreszcie coś widzę, co rozumiem. On-off. Co to jest? Nie mam pojęcia. Da się to przełączyć? Zobacz. Czy możesz to popchnąć? Ty, no jest. Nie wiem, co to jest. Może... Ja wiem, co to jest. Może to jest coś jakiś z worka do programowania, może do kalibrowania. To zmienia go w już nie 4 ampera, w 40. Oby tak było. No słuchajcie, jest filtr wyjściowy, mhm. też dobrze. Bo jak rozumiem, to jest to, co odpiąłeś, tak? Tak, to jest wyjście na nasz akumulator. Na nasz akumulator, o tutaj, to wpinę. No to takie też trochę ciekawie pomyślane. I tutaj na tej płytce odpinanej, czekaj, zobaczę, czy nic nie zepsuje. To jest ten telewizor z tyłu, nie? Czy to jest przylutowane? Moment. Przylutowane raczej nie, bo to nie mieliby szansy włożyć. Jest na gold pinach. Właśnie mogliby. Te gold piny mogłyby być tu. Co znaczy gold pin? Piny ze złota. No to są pozłacane. Poważnie? Takie, tak. Tylko żeby wróciło całe złoto tak. Potem. No właśnie niektórzy odzyskują złoto z elektroniki. Właśnie to się odzyskuje wszystkie złocone połączenia, które mają nie zaśniedzić. No. Tu mamy mikrokontroler z programem. Jest to chyba znowu Holtec. Czekaj. Co znaczy Holtec? To jest jakaś nazwa, marka firmy? Firma, tak. Firma. Mamy Atmela, Pika, jest Holtec. Bardzo często spotykany, praktycznie w wszystkich marketówach jest Holtec. Często jest tak, że on jest tylko raz programowalny. Czyli Holtec to jest taki iPhone. Jest dosyć tani. Bardziej nie, jak Intel, AMD, coś takiego. Jasne. Producent, taki producent popularna marketowa. Co tu jeszcze mamy? Zapewne wzmacniacz operacyjny. Tylko nie widzę. Wiesz co, to są rzeczy, które po prostu będziesz mógł poogarniać u siebie. Powiedz mi teraz, tak widzisz tutaj opcję, tak jak na przykład przerabiałeś Lidlówę czy Biedronę, żeby tutaj też jest taka opcja, żeby go gdzieś coś zmienić, poprawić, czy raczej nie w tym modelu? Powiem tak, to zależy od wykonania. Tak jak widzieliśmy Lidlówę, tam się akurat było sprzężenie zwrotne z napięcia bezpośrednio gdzieś tam na mikrokontroler i wzmacniacz.
Miałem porażkę z Voltem, to też było w filmie, tam narysowany cały schemat Volta, wszystkie elementy, wszystko rozrysowałem, jak on jest zbudowany, jak on działa. Nie udało mi się jeszcze Volta ogarnąć, aczkolwiek też tu muszę się przyznać, że muszę się z nim jeszcze tam rozliczyć, że tak powiem, z przyszłością. No nie wiem, musiałbym po prostu mieć czas, zobaczyć, jak te elementy są. To są nasze rzeczy, tak jak Volt, jak to i tak dalej. No, kupowaliśmy tak, to po to, żebyś miał. No, popracuję, zobaczę nad nim, czy coś się da tu uzyskać, czy nie. I pamiętaj, jak się tylko da, to wystawiamy to na aukcję, żebyśmy plus mieli jest kasę taki, na kolejne zakupy. Chciałem powiedzieć, plus jest taki, że to jest twoje, więc jak to się spali, to mi nie będzie aż tak szkoda, bo czasem piszą do mnie widzowie, żebym im coś przerobił, no to tak... Wolę nie eksperymentować na czymś sprzęcie, żeby coś komuś zjarać, nie? Tak, tak. A tutaj wydawnictwo Akubis jest dość majętne, czy generuje, czy nie generuje zyski i tak jest kasa. Dobra. Tylko na złoto uważaj, bo z tego się rozliczymy. Słuchajcie, ja to przekazuję Tytusowi. Jakość lutowania też nie jest zła, bo w poprzednim odcinku pytałeś, co sądzę o jakości lutowania. Jest to wylutowane poprawnie. Są filtry, więc też jest fajnie. Jest to tania marketowa, ale jest wykonana naprawdę nieźle. No, dwie dychy więcej zapłaciłem niż za Lidla. To musi być te dwie Lidl w moim rankingu subiektywnym stoi nieco wyżej niż te wykonanie, ale te też nie jest złe, naprawdę. Nie ma się czego przyczepić, wszystko co powinno być jest zrobione. Dziękujemy za uwagę. Więcej na kanale Tytusa. W górnym prawym rogu macie link, który kieruje Was bezpośrednio na kanał Rzeźbiarz. Tytus, mega dzięki. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Potrzebne Ci wsparcie, wyniki diagnostyki, dobór baterii do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać. W poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczności. No to master akumulator, twój nawigator, defibrylator, on wyjaśni Ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. To master akumulator, twój nawigator, defibrylator, rozjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli ziomuś, abyś wybrał błędnie.